Cześć, witajcie. Przyglądniemy się dzisiaj, co tam u mnie słychać. I będę chciał roztegować, rozłożyć tego ula wierze i wyciągnąć z niego miodek, czy co się tam zostało. Na szybko zobaczymy, jaka jest sytuacja tutaj w tym ulu miodnym, z którego w ubiegłym tygodniu wyciągnąłem miodek, podkarmiam pszczółki, staram się im co dzień albo co drugi dzień dolewać. No i widać języki wylizane. No to dobra, trzeba im nalać, trzeba im trochę podlać w ten czas syropiku. Niech se działają, niech se zalewają te ramki, które im dałem. To im powinno na chwilę czasu jakąś wystarczyć. To znaczy do jutra pewnie. Wiecie o tym, że ile byście im nie nalali, one są w stanie wszystko przerobić, każdą ilość. A tu nie chodzi o to, tu matka ma czuć i pszczoły, że mają cały czas przybytek, nie są zagrożone i mogą spokojnie sobie działać. Tutaj im też nie ma co za dużo lać, jak to powiedziałem, że lać im mało, a często, tak żeby starczyło na przykładowo do końca, nie wiem, tego miesiąca. Ok, czyli podlaliśmy tutaj ten ulik odkładowy, podlaliśmy ten ul, z którego pociągnęliśmy miód, czyli my jemy miód, a one jedzą sobie syrop. Ok, tu mam przygotowaną już szmatkę na to, żeby próbować rozgrabywać, zakradnąć im miodek. Szmatkę mokrą, żeby nakrywać korpusy, ok, żeby pszczoły nie wchodziły. Ogólnie pardą, jeśli chodzi o trawę, jest duża trawa. Nie miałem możliwości czasu kosić tej trawy. Trzeba by jakiegoś robota tu zatrudnić, żeby za mnie to robił. No ale jak już tu jesteśmy i odwiedziliśmy tego mojego dziadka, to zobaczmy, jaka jest sytuacja tutaj. Nie przyglądałem się, czy tam kwęka, czy nie kwęka, jakaś matka, czy się już urodziła tutaj z tego ula odkładowego. Widzieliśmy ostatnio, że słabo tam działały, to znaczy dopiero się zrobiło 11 mateczników. No i z jednej strony chciałbym, żeby jednak mi się to moja matka wygryzła, ale wcale nie jest powiedziane, że zrobimy zastępstwo na już gotową matkę od szwagra. Pozdrawiam ciebie, Krzysztofie. Ok, stąd jestem ciekawy i chciałbym zobaczyć, jaka jest sytuacja tutaj w tym ulu, czyli zobaczyć, podglądnąć, czy tam jest matka, czy nie ma. Tutaj zerknąłem lekko pod, można powiedzieć, powałkę, pod daszek, i żeby tylko mieć świadomość tego, czy tam mocno siedzą, czy nie. Natomiast my od razu przejdziemy do setna. Wiem, Elvis, mówiłeś, znacz ramki. Ja nie pamiętam, która to ramka, ale myślę, że to może być ta albo ta, ewentualnie ta. Więc nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować tutaj wleźć i na przykład zapoznać się z tą ramką, tą tutaj, jaka tam panuje sytuacja. Patrząc na ruchy pszczół, to są takie spokojne, sielankowe, mówią cześć. Ja im też mówię cześć. No, pytam się, czy się u was coś dzieje. Nie wiem, czy mi odpowiadają, czy nie. Ale jestem cholernie ciekaw, czy się coś tam urodziło. Czy to jest ta ramka? Nie, to nie jest ta ramka.
ale jako że już ją wyciągnęliśmy, to możemy się lekko jej przyuważyć, czy tu coś nie chodzi, jakaś królowa wykluta, urodzona, znaczy się. Nie, to nic. Ale dobra, weźmy od razu, zerknijmy do tych matyczników. One chyba są tu. Na tej ramce obok. Nie wiem, czy znacie moją historię. Tym, którzy nie wiedzieli, no założyłem równocześnie ten odkład z tamtym poprzednim, przed momentem, do którego dolewałem syropu. No i w tamtym łoją ostro. Matka się urodziła i wszystko super, natomiast tutaj jakoś też sobie podziałały ze swoją matką. Ja im matkę podawałem nową 3 razy bodajże i ani razu nie chciały jej przyjąć. Dobra, zobaczmy, co tu jest. No to Elvis, patrz, jak ty to mówiłeś tym swoim kwakaniem, z 11 mateczników wszystkie się wygryzły. Czyli co, rozmawiałem ze szwagrem, mówił mi tak, że ta, która pierwsza się podobno wygryza, matka, nawołuje te pozostałe i te pozostałe jej odpowiadają jeszcze w niewygryzionych matecznikach, tak? I w tym momencie ona startuje do tych pozostałych niewygryzionych matek i je zacina, tak? Tak to chyba w skrócie wygląda. To co? Demontujemy, możemy to demontować. Tutaj wiadomo, że chyba nie do końca może co jest, chociaż nie wiem, może nie będę tego demontował jeszcze, ale to dlatego, że może jest tutaj jakiś zapach, jakiś feromon, więc niech się to jeszcze utrzyma. Poczekam na moment, kiedy ta matka w tym ulu rozpocznie jakieś działanie. No myślę, że chyba z tydzień czasu teraz bym potrzebował, nie? Aż ona się obleci. Kiedy ostatnio tutaj zaglądałem? Chyba w czwartek to było. W czwartek albo w piątek. Dzisiaj mamy co? Środę. No to minęło już, można powiedzieć, pewnych kilka dni pełnych. Ja też trochę odpocząłem przez ten weekend. Także i pszczółki widzę, całkiem mają inne podejście, inne nastawienie, nie są takie chaotyczne. Chociaż tutaj widzę kilka takich pozycji pszczół, które podnoszą dupy do góry, więc to byłoby ciekawe pytanie, jeśli tu matki na przykład nie jestem w stanie znaleźć, zobaczyć gołym wzrokiem. To może mogłoby to być spowodowane tym, że już poleciała na oblot. Ale nie jest to na 100% powiedziane. Też mi trudno powiedzieć, czy gdzieś tutaj się nie znajduje pod większą ilością pszczół. No bo widać, że no nie jestem w stanie zobaczyć, co się dzieje tutaj pod spodem, więc może